Agnieszka Szotheimej to rodowita gorzowianka i wychowanka z Tilonu Gorzów. Ostatni raz w gorzowskich barwach zagrała w sezonie 2007-2008. Popularnie zwana Pysia ma na swoim koncie 3 tytuły mistrzyni Polski, Mistrzostwa Cypru i Szwajcarii, 2 srebrne i 4 brązowe medale polskiej ekstraklasy. 38-letnia zawodniczka ostatni sezon spędziła w Lublinie, gdzie dla pszczółki Polski Cukier AZS UMCS notowała średnio 4,8 punktu i 2,3 zbiórki na mecz. Cześć kochani, jest mi niezmiernie miło, że będę mogła mój ostatni, 25 sezon zagrać dla Was, dla Gorzowa Wielkopolskiego, dla miasta, w którym zaczynałam, w którym rozpoczynałam swoją przygodę z koszykówką. Jest to moje miasto rodzinne, więc tym bardziej jestem mega szczęśliwa, że będę mogła ten ostatni sezon zagrać właśnie w Gorzowie. Myślę, że to chyba jedno z moich największych marzeń i nie tylko moich, ale myślę, że każdego sportowca, zakończyć swoją karierę w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło, więc nie mogę się już doczekać sezonu. Mam nadzieję, że sale i hale będą otwarte, że będziecie przychodzić i nas wspierać, dopingować, a tymczasem śledźcie strony fanpage AZS-u. No i co? Do zobaczenia w sierpniu! Muah! Przypomnijmy, że oprócz Pysi umowy na nowy sezon podpisały już Polki: Katarzyna Dźwigalska, Karolina Matkowska, Agnieszka Kaczmarczyk, Wiktoria Kuczyńska oraz Dominika Owczarzak.